jedno nazwałem Hollywood, czy tam jakaś inna. Ona akurat wtedy miała dostać nagrodę. Tam była nominowana do nagrody. Więc Paramount ją nazwałem. Drugą też tam jakoś przyzywałem, a one z kolei przychodziły do mnie, bo widzisz, ona ma cztery duble i miała zbliżenie, a ja mam tylko jeden, ja mam jeden dubel. To ja poproszę pięć. To już było rozładowanie, zawsze starałem się to jakoś rozładować i te napięcia, przy czym to nie były napięcia takie, że była jakakolwiek złość, tylko to była taka przekora cały czas, że każdy walczył maksymalnie o swoje, bo wiedział, że coś można z tego ugrać, coś można wycisnąć. Trochę tak bawiliśmy się, a troszeczkę trzeba było na serio pracować. Wykorzystywaliśmy wiedzę, którą zdobyłem przed filmem, wiedzę od lekarzy, w szczególności od neurologów, onkologów. I to było bardzo potrzebne i przydatne, ponieważ wiedziałem, że na przykład taki człowiek w chorobie powtarza słowa, powtarza, na przykład ktoś do niego coś powie, tu wychodzisz dzisiaj, a on ma odjazd i wychodzisz dzisiaj i będzie to powtarzał. Wychodzisz dzisiaj. Na przykład to, że człowiek chory na prawostronnego glejaka nie jest agresywny. Lewostronni, jeżeli z tej strony płatu to jest nowotwór, jest agresja ogromna w człowieku. Przeklinają, wyzywają, są agresywni, brutalni, wulgarni. Natomiast ci są wulgarni, tylko to jest taki wulgarny zabawowy, jak to nazywa. Tak przed kioskiem śpiwem, potem opowiem. I to jest taka, nie atakują, walczą o swoje wspomnienia, gdzieś są zupełnie w innych relacjach.